Minecraft Dev Swap. Dawno nie było tego na moim kanale i dzisiaj postanowiłem ponownie nagrać właśnie taki odcinek dla was, dzisiaj tym razem z Bzykiem. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zapraszam was bardzo serdecznie na kanał Bzyka, tam możecie wbić, oczywiście jest link w opisie. Możliwe, że tam za jakiś czas nagramy po raz drugi Dev Swapa, tym razem do niego. Więc jeżeli chcecie coś takiego obejrzeć, no to koniecznie tam wbijajcie i zostawcie tutaj łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Jeżeli jeden film dziennie wam nie wystarcza tutaj i chcielibyście wiedzieć, co jest więcej, co się więcej u mnie dzieje, no to możecie wbić na Instagrama, jakoś niespecjalnie nie umie się wiele dzieje, ale jak już się coś dzieje, to pokazuję to już oczywiście na Instagramie, więc możecie wbić, link jest oczywiście w opisie. A ja nie przedłużam, lecimy z Dev Swapem. Dobra, Bzyku, mamy 5 minut, 5 minut, rozumiesz, to jest 5 minut na Dev Swapa. Za 5 minut się zesłapujemy, kto zginie, ten przegrywa, czas start, ja lecę już, nie czekam na ciebie. Dobra, szybko, o nie, co to nie czekam, od razu zbieram drewno, stary. Teraz tak, to jest... pierwszy raz coś takiego gra. Pierwszy raz? Ja już kiedyś zagrałem z Dave'em, zagrałem też z Palionem i no, moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych rozgryw, dawno nie nagrywałem Dev Swapa, więc mam nadzieję, że widzowie wam się to spodoba, że kolejny raz Dev Swapik jest tutaj nagrywany, ponieważ to jest to bardzo fajna jakby... Nie wiem, czy serią to nazwać, po prostu fajna rozgrywka. Ja biegnę w jakąś tam stronę, zobaczę, może się kiedyś spotkamy, może nie. Pamiętaj przygotować się na wszystko, ponieważ mówię ci, ja robię trudne pułapki. Muszę jakiś sposób na śmierć znaleźć, rozumiem, tak? Tak, musisz znaleźć sposób na to, żeby mnie zabić i musisz też pamiętać o tym, że musisz być przygotowanym na to, żeby się obronić przed jakimś... przed jakimś, wiesz, moim atakiem, nie? Na przykład jak zrobić, dam ci przykład, że jakbym cię na przykład zakopał żwirem, no to musisz mieć pochodnie, nie? Żeby... Pochodnie, żeby to, wiesz, odeprzeć. Masz rację. A jeżeli skoczę z wysokości, no to przyda ci się na pewno ten, jak to się nazywa? Wiadro z wodą. Wiaderko z wodą, właśnie. Dokładnie, więc pamiętaj o tym, żeby sobie takie rzeczy ogarnąć. To jest, myślę, najważniejsze na starcie. Chociaż myślę, że do pierwszego słapa nie zdążymy nic przygotować, tak mi się wydaje, więc to... Co? Nie, no ja się zabiję. Nie wiem, 5 minut, powiem ci, 5 minut to nie jest tak dużo. Najpierw przygotuj się na to, żeby mieć jakieś rzeczy swoje, nie? Ta, wiem, jestem tutaj, buduję wszystko, ja już mam tutaj diamentowe narzędzia, więc jakby co, to nie masz ze mną szans. Okej. Mówię ci, no. Bardzo dobrze. A rozumiem, że się nie bijemy, ta nie da się, nie nie się... to jest to, że my się rozdzieliliśmy i my się nie spotkamy. Nie, więc to jest to, że właśnie o to chodzi, że tam musisz teraz ty sobie ogarnąć jakieś swoje rzeczy tam i tak dalej. Dobra, rozumiem się. No to wiesz co, myślę, że no ciężko będzie, ale myślę tutaj na sposobem, jakby cię tutaj zabić, jak myślisz? Jaki ty masz sposób? Czy ty już wybrałeś sposób na śmierć? Nie mam na razie aż takiego pomysłu, po prostu zbieram póki co materiały, bo mi się wydaje, że... Znaczy, szczerze ci powiem, że zazwyczaj pierwszy swap jest na tyle szybko, że ja zdążę tylko zrobić sobie jakieś narzędzia, żeby się obronić i tak dalej, a dopiero przy drugim swapie zaczyna się jakiekolwiek robienie pułapek, wiesz? Bo... Masz rację, ja też tutaj zaczynam i najpierw, że tak powiem, tutaj, ja tu mam strasznie ciemno, to jest najgorzej, bo jestem w jakiejś kopalni, ale okej, mam tutaj węgiel, więc szybko zrobię pochodnie, żeby coś było widać w ogóle, bo jest tragedia teraz totalna i naprawdę tak mało widzę. Jakby co, ja już mam diamenty, więc jakby co, możesz już skoczyć. A to w ogóle widać osiągnięcia na czacie, jak są zdobywane. Ha, faktycznie, o nie, dobra, no to nieźle. No to widać, no to widzisz, jak mnie chciałeś oszukać. Nie, dobrze. No tak. No ale wiesz, trzeba próbować. Myślałem, że tutaj psychika siądzie, no i będę miał tutaj zwycięstwo. A to jest takie dobre, tak psychicznie niszczyć przeciwnika. To jest no to, mówię, że... No to... Moja taktyka. Rozumiem. Ja nie mogę, no nie... Dobra, nie potrafię żelaza znaleźć, nie, to jest ustawione. Dawaj, daj mi trochę żelaza, daj mi 3 żelaza, żeby... Nie, ja mam póki co tylko 6 żelaza. Szybson, jak my kumple jesteśmy, dawaj tutaj żelazo mi 3. Nie ma opcji, ja nie przeżyję zaraz, czekaj, ile już... Ty gdzieś pobiegłeś w jakąś stronę? Nie mam pojęcia, pobiegłem za tobą. No, jeżeli się zesłapujemy za jakiś, nie wiem, za chwilę, to będziesz w kopalni akurat i tu jest żelazo i węgiel, więc... Dobra, szybko, słapik, proszę. Nie no, na razie nie ma w sumie. Ale to zobaczymy 10 sekund przed zmianą... Ja nie mogę, dobra, nie ma szans. Dobra, powiem ci, że ja już mam całkiem fajny ekwipuneczek, daj. O nie, a ja nie mam fajnego ekwipuneczka, haha. I tyle ci powiem. Tyle mam do powiedzenia, siema. Coś z tobą. Bo miałem żelazo i znikło mi. No. Co? Czy jestem jakiś kurde... Całe żelazo ci znikło, czy tam parę żelazo? Może mi się wydaje tylko, ale...
No nie, no dał mu się rękę uciec, stary, że... Dobra, nie oszukuj, nie dam ci żelaza. Było zbagowane, dobra. Nie dam ci żelaza z game moda, już chciały pewnie zabrać nie, z game moda, nie żelaza. Dobra. Nieprawda. Ja ci dam, to tak wszystko. Oszukiwać kolegę, dobra. Nie, game mod nie. To jest tylko uczciwa rozgrywka. No dobra, ja idę po wodę, się znalazłem. Już mam wiadro, więc wszystko wodę sobie ogarnę. Dobra. Mam wiadro i pochodnie, ja jestem przygotowany na tak naprawdę... Jaki słab, ja nic nie mam przygotowany, szybko, na jakiś, nie wiem, gdziekolwiek... Och, dobra, nie wiem, postawię ci to i siema, elo. Nie! Sara. O, jest, mam żelazo, siema! Tam jest jeszcze piec, który przepala żelazo, dzięki, moje, nie zdążyłem zabrać dzięki tego. Dzięki za żelazo. No widzisz, to jest najgorszy słab, właśnie się nie spodziewałem za tak szybko. Tragedia. Dzięki. Bardzo mi miło. Wiesz co, ja zrobię sobie, zrobię taktykę jakąś, kurczę, a la Tobiasz Gaming. O nie, dobra, już się boję. Mam kości, więc może się uda ogarnąć jakiegoś psiaka czy coś. Nie wiem, czy jak ja się tepnę, to on się nie tepnie ze mną, czy on by cię zaatakował tam, czy coś. No właśnie, to jest ciekawe, czy on jest zbudowany, czy on się tepa. Trzeba było sprawdzić, no. Tak, widzisz, to ci pomogłem, to ci kurczę dałem przepalone żelazo już. No nie, to już będzie łatwo, teraz ty zrobię żelazną zbrojkę i już mnie nie zabijesz. A masz jedzenie? Jak tam jesteś z jedzeniem? Właśnie nie mam. Ja sobie jagody zbieram bez przerwy, bo ty jest. O nie, serio, no to jest najgorsze, nie, dlaczego? Co mam? Nie, dobra, wiem, wioskę pewnie masz, nie? Nie, wioskę. Mogę ci powiedzieć w sumie, mam statek. No. O nie, no to chyba jeszcze lepiej nawet, bo ten statek ma jakąś mapę ukrytą, nie? I ja nie mogę, dobra. Weź, nie oszukuj, dobra, diamenty nie oszukuj. Mam. No nie. No ej, faktycznie! To jest niemożliwe, Szybson! Ja też chcę! To jest niemożliwe, nie. Ja się tak nie bawię. O nie, czekaj, o nie, mam jedno serduszko! Ej, nie, proszę, błagam, nie, się błagam, tak nie mogę skończyć. Wiesz, czekaj, to się tak nie mogę skończyć! Jak ty tak zginiesz? Uciekam, nie, dobra, ze śmiechu, dobra, spokojnie, dobra, nie, żyję, ale nie mogę po żelazo pójść. Mam jedno serduszko, nie. A co tam cię torturuje? Szkielet jest tam. O nie, to jest najgorsze, no. Szkielety, o nie, dobra, bo bym spadłem z wysokości teraz, nie, spadłem szkielety z trzech kratek. Litości. Się zabił, nie. Ej, kurde, szukam tej skrzynki tutaj, z tą. No, ze statku. No. Aha. Nie da się znaleźć. No, z mapą, bo zależy mi na tym, żeby znaleźć ją. A jak na złość nie ma jej. Ale no, chyba może być tak, że w tym statku jej nie będzie. Ja nie będę tracił czasu na to, bo to bez sensu. Ja nie mogę, nie? A ja mam tyle żelaza tam na dole, tylko ja nie mam jedzenia, muszę jedzenie zdobyć, bo będzie koniec. Ja mam 4 żarcia, 1 serducho. Jak tutaj będzie jakiś szkielet poza tymi drzewami, to jest koniec, to wygrałeś, Chipson. Ale ja się tak łatwo tanio skóry nie sprzedam. Tutaj pokażę ci, gdzie raki zimują. Co tutaj można być? Gdzie jest to jakieś żarcie? A jagódki, nie? Jagódki, mówisz, zbierałeś. A już nie ma jagódek tutaj przez ciebie. Nie ma jagódek, zero jagódek, serio. Węgiel wezmę na przyszłość. No, ja zbierałem wszystkie, które widziałem, bo czułem, że mogą mi się przydać w każdym momencie rozgrywki. Masakra. To jest tak straszne, to jedzenie to jest najgorsza rzecz na świecie. Tak, to prawda, akurat z jedzeniem jest najgorzej tutaj, jeśli chodzi o dewsłapy. No i teraz nie tak, ma wioski, czekaj, mamy co ma 5 minut, czyli tak wychodzi z mojego licznika, który nagrywa, że tak za niecałe 2 minuty będzie słab. O nie, ale to jest nie w porządku. Ja nie mam nic przygotowanego, a ty normalnie się sprawdzasz tego. Ja nawet nie wiedziałem, że mi 2 minuty zostało. Ja myślałem, że ale też to nagrywasz, to też no, tam. Ale ty masz no, prawda w sumie. No, niestety, ale wiesz. Ale można tam szybkie alt-tabik zrobić, szybki alt-tabik. Dobra, czekaj. W porządku, w takim razie mówisz, że są 2 minuty. Dobra, ja chyba przygotowuję pułapkę w takim razie. Ja przygotowuję pułapkę. Dobra, Szybson, przykuj się. O nie, dobra, jagódki, sorry, najpierw wezmę jagódki. I zaraz się szykujesz, Szybson. A to jest jakaś taka pułapeczka, że tak to ujmę... wykwintna, czy raczej tak 2 na 10? Powiedzmy taka na rozgrzewkę, nie? Powiedzmy, żeby cię tutaj rozgrzać, zobaczyć, jaki jesteś minecraftowym tutaj graczem, czy jesteś dobrym minecraftowym graczem, czy jesteś takim... O nie, szkielet, o nie, już jest noc, dobra, na pewno robię pułapkę, bo mnie zabije coś zaraz. Dobra, sorry. Dobra, robię tutaj pułapkę, uwaga. Ja już tutaj przygotowuję, nie wiem, czy mnie widzisz, mam nadzieję, że mnie nie zobaczysz. Dobra, nie no, zobaczymy tutaj zaraz, ale nie, wszystko będzie w porządku. Kurde, to już jest niecała minuta. Nie, dobra! Szybson, widzę cię! Szybson, siema! Nie, to ty widzisz, jaką ja pułapkę robię! Szybson, spójrz się, nie masz nierów, nie buduj się z piasku. Szybson, papa, tutaj. O nie, ty robisz to samo! Znaczy, prawie to samo.
Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, ja to przeżyję, o nie, nie, dobra, 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 robimy to, robimy to. Szybko, 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 jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej, jak najwyżej. Jak najwyżej, wszystko, wszystko, wszystko służy tutaj. I dobra, skaczemy. Skaczemy w przepaść. Przepaść, beczku. Dobra, zobaczmy, co tutaj kombinujesz, ja muszę mieć tu dużo zdrowia. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Ja jestem zestresowany, szczerze mówiąc, tą sytuacją. No, ja też, ja mam nadzieję, że to przeżyję, czekaj, pochodnie nie do ręki. Okej, okay, wszystko tutaj przygotowane, tak, andezy, dobra, na maksa tutaj zrobiłem. Powinno się tutaj zabić z tej pułapki, uwaga, czekam, tylko, jest, dobra, uwaga, 10-9. Przygotowane, ja wszystko, pierdzielę. jagódka w ręce, wszystko, uwaga, 3, 2, 1, dobra, uwaga, robię skok wiary! Ej, czekaj, o nie, zbugowałem się, o nie, dobra, tak. Co ty robiłeś, o nie, ej, zginę, czekam, tylko, jest, dobra, uwaga, 10-9. Przygotowane, ja wszystko, pierdzielę. jagódka w ręce, wszystko, uwaga, 3, 2, 1, dobra, uwaga, robię skok wiary! Ej, czekaj, o nie, zbugowałem się, o nie, dobra, tak. Co ty robiłeś, o nie, ej, zginę. Zginąłem! Nie. No co? Ej, zginąłem! To jest nie w porządku! A ja przeżyłem! Walnąłem wiadro! Łatwo! Ja nie mogę! Łatwo. Co ty zrobiłeś? No ja, ja zrobiłem taki mechanizm, który polega na tym, że ty jesteś jakby pod piaskiem i on ciągle na ciebie spada i ty jak nie masz pochodni, nie postawisz jej. A ja myślałem, że ty zrobiłeś tutaj ten, jak to się nazywa? Że ja będę musiał, spaść do góry. Nie, dobra. Tutaj... To jest widzisz, że stań sobie tutaj na dole. O, widzę, że zginąłeś tu porządnie. No. Patrz, jest coś takiego, że jak tu weźmiesz te pochodnie do ręki. Czekaj, wejdę tutaj. Szybko tutaj zrobimy taką podmiankę. Okej. Okay. I patrz, jesteś tu. I ja jestem w tym miejscu. Ja rozwalam tutaj ten blok. I to ciągle spada na ciebie. Jeżeli ty nie rozwalisz jakiegoś bloku i nie postawisz pochodni, to nie przeżyjesz tego. To jest jedyny sposób. O, ja cię kręcę. Fajnie, ja miałem 3 serca szczypek. To niezła sprawa, że tak powiem. No super, to mnie ładnie ograłeś. Powiem ci tak. Bardzo mi się podobała ta rozgrywka. Myślę, że można by ją kiedyś powtórzyć. W każdym razie, dzisiaj to by było na tyle. Krótki devswapik. Za każdym razem, jak nagrywam devswapa, to jest mega krótki, ponieważ zawsze giniemy mega szybko. No ale to może kiedyś się zmieni, więc na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Wbijajcie do Bzyka koniecznie. Może tam, Bzyku, chcesz taki odcinek do siebie coś nagrać? Zobaczymy. Nie dzisiaj, bo dzisiaj mało czasu, ale za jakiś czas może się jakiś taki odcinek pojawi, więc wbijajcie. Link jest w opisie. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.